Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Witam Was z Polski. Przyleciałam na parę dni do mojej, naszej ojczyzny. Jak widzicie, ze mną taki lekki bałagan i moja kreacja na dzień dzisiejszy, ponieważ dzisiaj jest premiera filmu Misfit, w którym zagrałam sobie taką małą rolę, więc o godzinie 17 wybieram się do Arkadii, no ale do 17 mam jeszcze... To jest mój niewidzialny zegarek. Do godziny 17 mam jeszcze sporo czasu, ale również sporo do zrobienia. Także mam nadzieję, że wszystko uda mi się planowo zrobić. Za 2 godziny jestem umówiona na paznokcie, ponieważ niestety już wzywają one o pomstę do nieba, ponieważ ostatni raz robiłam je z dobre 5 tygodni temu. Z kosmetyczką to jest troszkę tak jak z fryzjerem, że jak już do jednej się przyzwyczajicie, to do żadnej innej nie pójdziecie. Także no ja jestem przyzwyczajona do mojej nastki i do żadnej kosmetyczki w Kolonii nie chcę pójść, także za każdym razem jak jestem w Polsce, to po prostu umawiam się tutaj na paznokcie. Przed chwilą w ogóle prasowałam to cudo, ale ten materiał jest tak okropny do prasowania, no jak widać tutaj nie podołałam, także przypuszczam, że jeszcze przed jej nałożeniem będę musiała tutaj raz żelazkiem przejechać. Jest to w ogóle sukienka z Mango, którą kupiłam jakieś 1,5 miesiąca temu w Kolonii. Tutaj, moi drodzy, ją się tak spina, znaczy tak naprawdę wiąże i ona bardzo ładnie podkreśla talię. Ten dekolt też jest taki dosyć czarujący, chociaż dla mnie był troszkę za duży, więc musiałam go tutaj podpiąć nitką. Tak, słucham. Dzień dobry. Tak, tak. No właśnie, mam dzisiaj zabiegany dzień, bo jestem umówiona na paznokcie, a zaraz później jak wracam, to przychodzą panowie zamontować rolety tutaj. Także ja będę się malować i szykować, a panowie będą montować rolety. Natomiast chciałam wam pokazać buty. I to są szpilki, które ja planuję do tej sukienki nałożyć, jako że jest ona jednolita, dosyć prosta, no to przynajmniej mogę poszaleć z butami. One są z firmy, o której ja powiem wam, że w ogóle wcześniej nie słyszałam. Ja te szpilki znalazłam na Zalando, także przypuszczam, że właśnie tam ta firma handluje. One są dosyć wysokie, jak możecie zobaczyć. Natomiast już miałam je chyba tak z 3 razy na sobie i 3-krotnie wytrzymałam w nich kilka godzin, także no nie jest źle. Dzisiaj ważny dzień, także oprócz kreacji trzeba będzie również zadbać o ładny makijaż, a pod to chciałabym po prostu przygotować trochę moją skórę, także stwierdziłam, że póki jeszcze mam czas, to zrobię sobie takie 30 minut spa. Mam parę kosmetyków Evenine, które chciałabym wam pokazać. W szczególności mam jedną maseczkę, której bardzo chcę użyć, taką słodką lamę. Natomiast najpierw może zacznijmy od delikatnego oczyszczenia mojej twarzy, czyli przy myję ją sobie płynem micelarnym. Nie wiem, czy znacie, to jest taki profesjonalny płyn micelarny od Eveline, aż 650 ml, także naprawdę wystarczy wam na bardzo, bardzo długo. Mam sobie kompleks witaminowy czarno-zielone herbaty, także ja, kochanka herbaty, to jestem po prostu bardzo zadowolona. I on jest również bez alkoholu, także wspaniale dla mojej wrażliwej cery, a mimo to, że jest bardzo delikatny, skutecznie usuwa nawet wodoodporny makijaż, no i właśnie ja chciałabym sobie teraz przemyśleć twarz, żeby usunąć z mojej skóry zanieczyszczenia. I teraz coś, czego jestem bardzo ciekawa, to matująca maska w płaście 3D o bardzo czarującej nazwie Llama Queen. Ona ma ekstrakt z ryżu, z aloesu, idealnie nadaje się do cery, która ma skłonności do przytłuszczania się w strefie T. I moja cera również właśnie taka jest. Nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze bardzo dużo frajdy z tymi maseczkami w płachcie. W szczególności jeśli na przykład robię je sobie z moimi rodzicami. Wracam do was za 15 minut. Dzień dobry, witam Państwa ponownie po 15 minutach. Czuję się, jakbym ściągała swoją drugą skórę, trochę jak wąż. Resztę serum masuję w skórę, a nadmiar ściągnę wacikiem. Bardzo podoba mi się efekt takiego jakby stanu ukojenia tej skóry, że po prostu czuję, iż ona oddycha. Fajna maseczka, możecie sobie zrobić z rodzicami albo na przykład z siostrą. W ogóle bardzo fajnie, że jest ona w płachcie, bo nie wiem czy wiecie, ale płachta działa troszkę jak taka
folia przeciw odparowaniu składników, które są w tym serum, w tej maseczce, więc one po prostu lepiej się wchłaniają w waszą skórę. Nie trzeba po prostu później długo czekać na efekty. Moi drodzy, jeszcze bym sobie nałożyła może odrobinę kremu nawilżającego. A tutaj też mam w ogóle nowość od Eveline, to jest multinawilżający krem do twarzy Beauty Food Rituals Bio Vegan. Dostałam jeszcze od Eveline takie dwa nowe balsamy do rąk, a wiecie, że dla mnie kremy do rąk zimą to jest po prostu kosmetyk numer jeden, gdyż niestety moja skóra na dłoniach bardzo negatywnie reaguje na mróz. Jedną zieloną wersję mam zawsze w torebce, no bo jak sama nazwa mówi, jest to balsam ochronny, także on tworzy na naszych dłoniach takie jakby niewidzialne rękawiczki i też bardzo szybko się wchłania, więc nie ma później problemu z używaniem na przykład telefonu. Natomiast ta wersja jest taka ultra nawilżająca. Tutaj jest ekstrakt z papai, olejek kokosowy, masło shea, więc ja zawsze nakładam taką grubą, porządną warstwę na noc tego kremu i rano po prostu skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, miękka, no i przede wszystkim nie jest sucha. Już jestem gotowa, teraz tylko czekam na Sandrę, paznokcie pasują do sukienki. Pokażę wam jeszcze w lustrze, jak wygląda mój cały look. Tak wygląda ta sukienka, do tego srebrzysta torebka oraz srebrzyste buty. Ja muszę zrobić update. Na wesele poszłam sama. A no tak, bo mówiła, że tym we vlogu w sierpniu. Ale ona była też i to nie byłam ja. Obydwie byłyśmy. Ty, ciebie już nie było, jak było to. Opuściłam Sandrę. Kolejne wesele będzie nasze wspólne. Ola, nie mówiłyśmy o tym, że zdradzamy takie sukcesy. Ja nie jestem na to gotowa. Boże, co będzie z ciążą? To będzie w ciąży. Słuchajcie, jak widać, jesteśmy już na sali kinowej. Za 10 minut nastąpi chwila prawdy. Czy naprawdę zagrałam w tym filmie, czy może jednak jest to jedno wielkie kłamstwo? Sandra się ekscytuje, już zjadła połowę popcornu. Tak. Także trzy opakowania. Ja filmu nie widziałam, żaden z aktorów filmu nie widział, także dla nas to też będzie pierwszy raz. Nagły zwrot akcji, witajcie w dniu kolejnym. Słuchajcie, powiem wam, że ja nie wiem, dlaczego ja mam zawsze złudną nadzieję, że mi się uda coś nagrać, jakieś duże wydarzenie, bo to się nigdy, nigdy nie udaje, ale ja zawsze biorę aparat i mam takie, dobra, nagram tutaj to, a później nic z tego nie wychodzi. Po seansie wszyscy byli w emocjach, dużo ludzi, jakieś, wiecie, gratulacje i tyle się działo, był taki po prostu harmider, że nijak dało się nagrać vloga. Mieliśmy taki mały bankiet, powiedzmy, dla ekipy filmowej, także no fajnie było się znowu z tymi ludźmi spotkać i gdzieś tam, wiecie, wymienić się swoją opinią i doświadczeniami związanymi z Miss Teeth. Powiem wam, iż mimo tego, że ja mam jakąś taką bardzo małą rolę, pojawiam się tam chyba w trzech, czterech scenach, to jakoś tak po prostu zrobiło mi się cieplej na sercu i naprawdę wczorajszy wieczór bardzo, ale to bardzo mi się podobał. Jakaś taka po prostu chodziłam cała w skowronkach. Fajnie jest po prostu zobaczyć efekt końcowy tego, nad czym pracowaliśmy i w ogóle zobaczyć siebie w kinie. Przyznam wam się szczerze, że szłam na premierę z takimi mieszanymi uczuciami, bo wiedziałam, jaką miałam scenę. Ja miałam, moi drodzy, scenę płaczu, gdzie w ogóle, wiecie, płacz? Ja jestem super wesoła dziewczyna! I ja nie miałam zielonego pojęcia, czy to wyszło dobrze, czy to przypadkiem po prostu nie będzie jeden wielki cringe, ale ostatecznie muszę wam powiedzieć, że nie było aż tak źle, jak sądziłam, że będzie. Nawet tam można dostrzec, że moja postać przeżywa wewnętrzną tragedię, bo opuszczają przyjaciółka i mimo tego, że ja w tej scenie mówię tak śmiejąc się i płacząc jednocześnie, to jestem czerwona, jestem spuchnięta, także patrzenie się w słońce i niemruganie opłaciło się. I to na tego mentolu, który miałam w oczach. Nie chcecie tego przeżyć, naprawdę. To jest pierwsza taka produkcja w Polsce, powiedziałabym taka komedia romantyczna dla nastolatków z muzyką i cieszę się, że miałam okazję wziąć w niej udział. I mimo tego, że ja, moi drodzy, już mam 21 lat na karku, to serio z taką przyjemnością i zaciekawieniem ten film mi się oglądało, mimo że znałam cały scenariusz, a i tak byłam po prostu ciekawa, jak wszyscy gdzieś tam zagrali swoje role, chociaż wiadomo, to też jest inaczej, kiedy ja jakby znam aktorów, powiedzmy, prywatnie, i gdzieś tam i widziałam, jak cały ten proces nagrywania filmu wyglądał też.
też z ich strony, powiedzmy. Na pewno jedno z takich fajniejszych doświadczeń, które umożliwił mi YouTube, które też na pewno na długo pozostanie w mojej pamięci. Będę miała się czym chwalić później wnukom. Ostatecznie bardzo się cieszę, że zostałam zaangażowana w ten projekt. I co? Może jakaś wymiana szkolna z USA do Polski mojej bohaterki Sylwii? W kolejnej części Misfit. Sandra jest profesjonalistką, je pałeczkami. Czasem mi się zdarza. A co my w ogóle jemy? Jemy poke bowle, takie trochę... Takie trochę wegańskie. Azjatyckie. Wegańskie na 100%. Mhm. I napar imbirowy. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o łapeczce w górze. Teraz. Moi drodzy, ja was obserwuję. Proszę mi dać łapeczkę w górę. Widzimy się niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!